Śnieżka jest najwyższym szczytem Karkonoszy, a także Sudetów, jak również Czech, województwa dolnośląskiego oraz całego Śląska. Oficjalna wysokość bezwzględna Śnieżki wynosi 1602 metry nad poziomem morza. Góra ta zlokalizowana jest na granicy polsko-czeskiej i dumnie góruje nad Kotliną Jeleniogórską, wystając 200 metrów ponad równią pod Śnieżką. Po polskiej stronie Śnieżka znajduje się w granicach administracyjnych Karpacza oraz na terenie polskiego i czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego. Przy sprzyjających warunkach widoczność z wierzchołka Śnieżki przekracza 200 km. Warto wiedzieć, że szczyt ten należy do Korony Europy, Korony Gór Polskich, Korony Sudetów, zarówno polskich, jak i czeskich. Jest to również najwyższy szczyt Republiki Czeskiej, jak już wcześniej wspomniano. Przez ten położony w Sudetach szczyt w paśmie górskim Karkonoszy przebiega granica polsko-czeska. Co więcej, Śnieżka umiejscowiona jest na styku trzech miejscowości. Po polskiej stronie jest to miejscowość Karpacz, natomiast po czeskiej stronie są to miejscowości Małopa oraz Pec pod Śnieżką. Góra ta zbudowana jest z wyjątkowo odpornych na wietrzenie honfelsów, czyli skał metamorficznych, które powstały w wyniku przeobrażania łupków. Był to proces stanowiący następstwo oddziaływania intrudującej magmy granitowej w okresie karbońskim. Dzięki zdecydowanie większej odporności na erozję budujących szczyt Śnieżki skał metamorficznych od skał otaczających, z czasem selektywna erozja doprowadziła do powstania Śnieżki. Miało to miejsce w Kenozoiku. Po wypiętrzeniu się Karkonoszy w czasie orogenezy alpejskiej niegdyś niewysokie wzgórze stało się najwyższym szczytem nowo powstałego pasma górskiego. Co ciekawe, zbocze Śnieżki pokrywa gołoboże powstałe w okresie zlodowacenia. Co więcej, w tym samym czasie powstały również kotły lodowcowe podcinające Śnieżkę od północnego zachodu oraz od południowego zachodu. Na przestrzeni lat na szczycie Śnieżki zbudowano kilka obiektów służących przede wszystkim obsłudze ruchu turystycznego, kultowi religijnemu, a także obserwacjom meteorologicznym. Obecnie na szczycie Śnieżki usytuowane jest bardzo charakterystyczne obserwatorium meteorologiczne, którego kształt przypomina latający talerz. Historia obiektów na Śnieżce po polskiej stronie. Kaplica Świętego Wawrzyńca powstała w 1665 roku. Nieistniejący już budynek polskiego schroniska, pierwotnie niemieckiego, budynek ten kilkukrotnie wybudowywano i rozbierano. Pierwszy obiekt wybudowano w 1850 roku, drugi w 1858 roku, a ostatni w 1862 roku, który ostatecznie został rozebrany w latach 60. XX wieku. Kolejnym budynkiem po polskiej stronie Śnieżki był obiekt starego obserwatorium meteorologicznego, istniejący w latach 1900-1989. Następnie na Śnieżce powstał budynek będący obserwatorium wysokogórskim Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast po stronie czeskiej historia obiektów na Śnieżce przebiegała w następujący sposób. Od 1868 roku do 2005 roku istniał tam budynek czeskiego schroniska, który był otwarty dla turystów do roku 1990. Oprócz tego po czeskiej stronie znajduje się górna stacja kolejki kabinowej. Ponadto po czeskiej stronie stał również kiosk czeskiej poczty, który po wybudowaniu nowego budynku został rozebrany i przeniesiony w inne miejsce. Nowy budynek czeskiej poczty powstał w miejscu rozebranego schroniska i otwarty 1 sierpnia w 2008 roku. Dodatkowo na południowo-zachodnim stoku szczytu znajduje się budynek dawnej stacji pomp wodnych z turbiną Peltona, funkcjonujący w latach 1912-1956. Ten budynek, ta pompa zaopatrywała wodę wszystkie schroniska na Śnieżce i co ciekawe, wydajność pompy dochodziła nawet do 300 litrów wody na minutę. W roku 2001 po czeskiej stronie na ścieżce zwanej Trawersem odsłonięto obelisk upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej samolotu, do której doszło w roku 1945. Ciekawostki związane ze szczytem Śnieżka. Ciekawostka numer 1. Po raz pierwszy szczyt został zdobyty przez czeskiego mieszczanina w roku 1465
Nie było to wówczas łatwe, gdyż nie było szlaków, a wyprawa była niezwykle trudna. Ciekawostka numer 2. Po czeskiej stronie szczyt Śnieżki jest o 10 cm niższy niż po stronie polskiej. Ciekawostka numer 3. Na Śnieżce występują bardzo specyficzne warunki klimatyczne. Szczególnie charakterystyczną cechą tego miejsca jest silny wiatr, który potrafi wiać z prędkością 180-290 km na godzinę. Na Śnieżce występują również gwałtowne zmiany ciśnienia, częste mgły, a także zjawiska określane ognikami świętego Elma. Są to drobne wyładowania elektryczne występujące w szczególności na krawędziach przedmiotów, takich jak maszty, anteny, skały, które przepowiadają nadejście burzy. Ciekawostka numer 4. Na Śnieżce jest ponad 200 wiecznych dni w roku, natomiast w roku 2004 zmierzono rekordową prędkość wiatru na Śnieżce, która wynosiła 234 km na godzinę i jest to średnia wyciągnięta z 10 minut. Prawdziwy rekord jednak stanowią porywy wiatru, które dochodziły do 288 km na godzinę. Ciekawostka numer 5. Przy dobrych warunkach atmosferycznych widoczność ze szczytu wynosi ponad 200 km, można więc dojrzeć m.in. Pragę, Wrocław, Góry Kaczawskie, Góry Wałbrzyskie, Góry Izerskie, Rudawy Janowickie, Góry Stołowe, czy także masyw Śnieżnika. Ciekawostka numer 6. W roku 2020 ze szczytu Śnieżki w warunkach mirażu inwersyjnego dokonano pierwszej udokumentowanej obserwacji Alp z terenu Polski. Ciekawostka numer 7. W przeszłości przez szczyt przebiegały różne granice państw. Podczas zaborów była to granica prusko-austriacka, a następnie prusko-austro-węgierska. Natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym niemiecko-czechosłowacka, a po II wojnie światowej polsko-czechosłowacka i polsko-czesko-słowacka. Granica polsko-czeska przebiega tędy dopiero od roku 1993. Ciekawostka numer 8. Przez Śnieżkę przebiega czerwony szlak turystyczny, który nazywany jest Drogą Przyjaźni Polsko-Czeskiej. Łączna długość tej trasy wynosi 27,7 km. Z Karpacza wychodzi kilka pierwszych znakowanych szlaków turystycznych, którymi można zawędrować na sam szczyt. Do wyboru są szlaki niebieski, zielony, czarny oraz czerwony. Oczywiście możliwe są również wejścia od strony czeskiej. Ciekawostka numer 9. Ze Śnieżką powiązane są dwie katastrofy lotnicze z czasów II wojny światowej. Pierwsza z nich miała miejsce w 1940 roku z udziałem niemieckiego myśliwca bojowego. Niestety nie wiadomo, ile osób wówczas zginęło. Druga katastrofa wydarzyła się w roku 1945, gdy w zbocze szczytu uderzył samolot, który przewoził rannych ewakuowanych z Wrocławia. Według różnych danych zginęło wówczas od 15 do 23 żołnierzy. Katastrofę, jak już wcześniej wspomniano, upamiętnia obeliks odsłonięty na cześć ofiar w 2001 roku. Znajduje się on po czeskiej stronie. Ciekawostka numer 10. Pod koniec wojny obserwatorium miał zostać wysadzony w powietrze. Na szczęście ten plan się nie powiódł. Ciekawostka numer 11. Śnieżka była uznawana kiedyś za najwyższą górę w Europie. Działo się tak, ponieważ dawniej uważano, że Śnieżka jest wyższa niż w rzeczywistości i to dużo wyższa. Przez błędne pomiary jej wysokość szacowano na aż 5500 metrów nad poziomem kotliny jeleniogórskiej, co dawałoby jej łączną wysokość wynoszącą 6000 metrów nad poziomem morza. A to czyniłoby Śnieżkę najwyższym szczytem w Europie. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny filmik. Pa!